Cześć kochani, dzisiaj kończymy trylogię najbardziej biuściastych gwiazd lat 80. No bo była Danuta Lato, oczywiście od Polski musiałam zacząć, była Sabrina, no to teraz czas na Samantę Fox. Oczywiście bardzo wiele osób zostawiło mi prośbę o ten odcinek pod właśnie odcinkami o tych gwiazdach, macie je w karcie, jeśli jeszcze nie widzieliście, a dzisiaj będzie o tej brytyjskiej królowej nagiego biustu, a także piosenki, bo przecież oczywiście na swoim koncie ma 30 milionów sprzedanych płyt i była jednym z najbardziej wyrazistych symboli seksu lat 80. I mimo, że wzdychało do niej naprawdę wielu mężczyzn, później po latach okazało się, że ona jednak woli kobiety. Ciekawi? Zaintrygowani? Wszystko w tym odcinku stanie się jasne. Jak dziś wygląda Samantha Fox? Jak potoczyło się jej życie? Zapraszam Was serdecznie. Samantha Karen Sam Fox, znana także jako Sam Fox, urodziła się 15 kwietnia 1966 roku w Londynie, jest brytyjską piosenkarką, modelką i aktorką. Przyszła na świat w Londynie jako najstarsza córka handlowców Patricka Johna Foxa i Carol Ann. Wychowała się z trójką rodzeństwa, a jej rodzice byli gorliwymi chrześcijanami. Mała Samantha od dziecka interesowała się teatrem i tak naprawdę te artystyczne zdolności odziedziczyła po matce, która kiedyś była słynną tancerką występującą na przykład z The Beatles czy The Kings. Więc wiadomo, że to była górna półka. Zyskała bardzo duże doświadczenie, niezłą w swojej branży rozpoznawalność, a potem postanowiła oddać swoje życie rodzinie. No ale wiecie, niedaleko pada jabłko od jabłoni i już 17 lat później 16-letnia Samantha poszła niejako w ślady matki. No ale tutaj mówię, że poszła w ślady matki tak profesjonalnie, bo przecież na scenie pojawiła się już w wieku 3 lat. W wieku 5 lat uczestniczyła na zajęciach w szkole teatralnej. Mając 10 lat zadebiutowała na małym ekranie w produkcji BBC No Way Out, a rok później uczyła się aktorstwa w londyńskiej szkole. W wieku 14 lat założyła swój pierwszy zespół, a w wieku 15 już podpisała kontrakt z wytwórnią. I właśnie w wieku 16 lat już coś się miało zacząć dziać. Ale jeszcze w tym wszystkim jest jej mama, bo pewnie wydaje Wam się, że Samantha później mogła mieć trochę przechlapane u rodziców, bo tacy gorliwi chrześcijanie raczej nie bardzo chyba chcieliby swoją córkę oglądać topless w gazecie co chwila. A tu się okazuje, że w sumie matka rozpoczęła jej karierę i w sumie niczym Kris Jenner w latach 80. wypromowała swoją córkę i nieco pchnęła ją nawet w te szpony tego rozbieranego show biznesu. Sama bowiem zrobiła córce zdjęcia w bieliźnie i zgłosiła ją do konkursu fotograficznego modelek Twarz i Kształt w 1983 roku, zorganizowanego przez gazetę The Sunday People. Zdjęcie zajęło drugie miejsce w konkursie i zostało opublikowane. Wkrótce jej zdjęcia topless zaczęły się pojawiać w prasie regularnie, za co Samantha została wyrzucona ze szkoły średniej. A później została taką rozkładówkową dziewczyną jednego z pism, a dokładnie The Sun. I znana była jako dziewczyna ze strony trzeciej. Tam zawsze pojawiało się jej zdjęcie. Więc w latach 1984-6 jedną stronę tego pisma ozdabiały jej mniej lub bardziej roznegliżowane zdjęcia. No i te prowokacyjne pozy i zwykle odsłonięty dekolt sprawiały, że została jedną z najpopularniejszych pin-up girls tamtych czasów. Ogólnie była najczęściej fotografowaną Brytyjką lat 80. Grywała też w bardzo wielu reklamach. Była też niezłą bizneswoman. Otworzyła swój bar w Londynie, zaprojektowała też linię bielizny. A jej kariera jako dziewczyny z okładki zaczęła nabierać tempa. Wystąpiła na przykład na okładce Penthouse'a. Wielokrotnie, również wielokrotnie w Playboyu, w edycji australijskiej, hiszpańskiej, w RPA francuskiej, a nawet w 1996 roku w edycji polskiej. Od zawsze była kojarzona z niskim wzrostem, miała zaledwie 1,55 m, no i oczywiście z gigantycznym, obfitym biustem. I tutaj od razu kojarzy mi się ten typ urody, ponieważ nasza Danutka Lato była idento. Również drobniutka, malutka, no i oczywiście pięknie, ponętnie falujący w tańcu biust. U Samanty były to piersi w rozmiarze 36D. Młoda Samantha mówiła, że jej
Uroda, chociaż w sumie na niej bazowała od początku, w pewnym momencie zaczęła jej trochę przeszkadzać. Dlatego, że każdemu musiała udowodnić, że jest kimś więcej niż tylko dziewczyną z okładki i po prostu jej uroda wyprzedzała ją w każdej rozmowie. No jednak każdy postrzegał ją jako po prostu dziewczynę od wyglądania. Wtedy przyszła ta już długo zapowiadana przecież kariera muzyczna. Niczego nie żałuje, nie traktuje tego jako jakiegoś wielkiego skandalu. The Sun jest czytany codziennie przez 9 milionów ludzi. Przez 4 lata byłam dziewczyną ze strony trzeciej i stałam się numerem 1 już na zawsze. Dla mnie to była po prostu góra, którą zdobyłam, a teraz wspinam się na szczyty muzyczne. Od muzyki nigdy nie ucieknę. Mogę się w niej realizować. Mogę przebierać w stylach, adresować ją do różnego odbiorcy, mówiła w 2009 roku w rozmowie z Super Expressem. No a świat muzyki zaczęła podbijać w 1986 roku. Wtedy ukazał się debiutancki singiel Touch Me, I Wanna Feel Your Body, który na pewno każdy z nas zna, kto kiedykolwiek słuchał radia. Piosenka stała się światowym hitem i błyskawicznie podbiła ówczesne listy przebojów. Potem były jeszcze inne hiciory, które ugruntowały jej pozycję, jak na przykład Wanna Please Me albo Nothing's Gonna Stop Me Now. Zapewniły piosenkarce nominację do prestiżowej nagrody Brit Award w kategorii Najlepsza piosenkarka brytyjska. W międzyczasie próbowała też pracy w telewizji, ale na tym polu nie osiągnęła takich sukcesów. Wciąż też nie unikała rozbierania się do zdjęć, a także na jej koncertach stroje były zwykle raczej wyzywające. Do dzisiaj wydała 9 płyt, które sprzedały się w ponad 30 milionach egzemplarzy. Początkowo menadżerem Samanthy był jej ojciec, jednak już niejednokrotnie nasze opowieści udowodniły nam tutaj, że gdzie są pieniądze, tam nie zawsze wytrzymują więzi i to nawet te najbliższe, rodzicielskie. Tutaj też pojawił się konflikt. Twierdziła, że z jej konta zniknęły 2 miliony funtów. Oskarżyła ojca o kradzież. Wygrała sprawę i zerwała kontakt z ojcem, który zmarł w 2000 roku. Podczas młodości Samanthy naprawdę miała na koncie sporo romansów, nie będę wam tu wymieniać wszystkich, natomiast powiem, że spotykała się m.in. z kryminalistą Peterem Fosterem, odrzuciła nawet jego oświadczyny, a także na przykład z Paulem Stanleyem, gitarzystą i wokalistą zespołu Kiss. Jednak jak się później okazało, wszyscy ci faceci nie mieli ostatecznie u niej szans, ponieważ Samantha przyznała, że jest lesbijką, przyznając się do związku ze swoją menadżerką. Nie powiedziałabym, że jestem bi, bo jestem w gejowskim związku, a kocham ją i chcę mieć ją zawsze przy sobie. Więc powiedzieć, że jestem bi, to byłoby zbyt płytkie. Wszystko, co wiem, to, że zakochałam się w niej. Ona okazuje się kobietą mojego życia. Po raz pierwszy w życiu się zakochałam. Z facetami zawsze miałabym nadzieję na księcia w lśniącej zbroi. Teraz ona jest moją księżniczką w lśniącej zbroi, mówiła kiedyś w wywiadzie. Obie panie zaręczyły się i planowały nawet ślub. Myślałyśmy, żeby zrobić imprezę gdzieś, gdzie jest bardzo zimno. Chcemy husky i renifery. Możemy pobrać się na Syberii, mówiła w wywiadzie z OK. Nic więc dziwnego, że wokalistka bardzo mocno wspierała ruchy homoseksualne, również podczas parad czy występów. Niestety jej partnerka zachorowała na chorobę nowotworową i zmarła w 2015 roku. Jak sama Samantha przyznawała, był to najtrudniejszy czas w jej życiu. Nie ma się też czemu dziwić, że jednak kariera Samanthy troszeczkę blakła z czasem. Jednak postanowiła ona przypomnieć o sobie na przykład udziałem w reality shows i wzięła udział w Big Brotherze. Później sama wyjawiła, że przed śmiercią namawiała ją do tego właśnie narzeczona. Jednak na planie Big Brothera nie odnalazła się do końca. Piosenkarka dostała w programie gwałtownego ataku paniki, niezbędna była pomoc lekarska. Później tak mówiła o swojej narzeczonej. Chciała, żebym to zrobiła. Spotkałyśmy się z producentami 2 lata temu, kiedy została zdiagnozowana. Przed śmiercią powiedziała, że chce, żebym to zrobiła. Powiedziała, jestem przekonana, że będziesz świetna. Idź, zrób to. Będziesz naprawdę dobra. Ludzie nie mają pojęcia, jak bardzo jesteś zabawna. Jakiś czas temu Samantha również przyznała, że była molestowana w młodości i było to z rąk dość znanej osoby. Chodziło o Davida Cassidy, a sytuacja miała mieć miejsce, gdy miała 19 lat. Mężczyzna poprosił ją, by wystąpiła w jego
teledysku Romance. Ale jak sama przyznawała, gdy tylko zostawali sam na sam, wkładał jej ręce pod spódnicę, łapał za piersi. Podobno wielokrotnie udało jej się uciec, jednak po latach postanowiła wyjawić, co ją wtedy spotkało. Jak sama przyznaje, dzisiaj już nie bierze wszystkiego, co jest jej oferowane, a ponieważ ma bardzo duże doświadczenie i wiele osób ją pamięta i nadal uwielbia, to tych propozycji nie brakuje. Teraz jestem starsza i bogatsza w doświadczenie i wiedzę na temat całej tej machiny show biznesowej. Teraz mogę swobodnie wybierać, gdzie chcę się pojawiać, co chcę zrobić, z kim chcę rozmawiać. No i oczywiście czas na polski akcent. Samantha Fox bowiem w Polsce występowała kilkukrotnie. Między innymi w 2008, 2009 czy 2011 roku. Jak sama mówi, lubi przyjeżdżać do Polski, bo bardzo lubi naszą publiczność i chyba to nie jest nawet takie udawane. Pamiętam, jak byłam w Warszawie, zanim upadł komunizm i po wielu latach przyjechałam do Sopotu. Zobaczyłam, jak wiele się u Was zmieniło w modzie, w sposobie myślenia. Kiedyś ludzie podchodzili do wszystkiego z rezerwą, dystansem, a teraz zobaczyłam ludzi swobodnie tańczących, bawiących się. To wielka zmiana. Właśnie o tym Wam mówiłam też w odcinku o Sabrinie. Na szczęście żyjemy w takich czasach, że mogę komunikować się z moimi fanami, napisać do ludzi z Polski, że przyjeżdżam, że będę grała koncert. Pamiętam też, że zaskoczyło mnie podczas ostatniego koncertu, bo wśród publiki były matki z córkami i jedna miała nawet na imię Samantha. Jak się dowiedziałam, że jej mama była moją fanką i dla tych 40-letnich dziś kobiet byłam idolką, kiedy dorastały, dla wielu chłopców zresztą też. To jest dla mnie niesamowite, dlatego bardzo się cieszę, że nie zapomnieliście o mnie. Artystka do tej pory jest związana ze swoją mamą, od której zaczęła się jej kariera. Kobieta pomaga jej w trasie koncertowej, również planuje jej kostiumy. Napisała również książkę, w której opowiada o swojej karierze i jak sama przyznała, bardzo pomógł jej tata, ponieważ kiedy była jeszcze nastolatką, powiedział jej, że kiedyś będzie niesamowitą gwiazdą i napisze o sobie książkę, dlatego on już teraz od najmłodszych lat zbiera o niej każdy wycinek z gazety i te wycinki Samantha w książce wykorzystała. No dobrze, to w takim razie nie pozostaje mi chyba nic innego, jak po prostu zapytać Was o Waszą faworytkę z tego naszego trio. Czy uwielbialiście Samantha Fox, a może bardziej przekonywała Was do siebie włoska Sabrina? No a może creme de la creme to była dla Was Danuta Lato, nasza polska gwiazda, która muzycznie może najmniej osiągnęła, jednak na pewno jeżeli chodzi o karierę modelingową i taką rozkładkową, to myślę, że mogła z paniami zdecydowanie stawać w szranki. Czekam więc na Wasze wyznania na ten temat w komentarzach. Pamiętajcie, że to uwielbiam. Pamiętajcie, że Instagram i Facebook to jest miejsce, gdzie możecie się ze mną kontaktować. Subskrybujemy kanał, bo wtedy wszyscy wiedzą, co tutaj słychać, a ja już przecież dla Was coś szykuję. Niebawem widzimy się w kolejnym odcinku, ale jeżeli macie jakiś ciekawy pomysł, to nie zawahajcie się napisać do mnie również w komentarzu propozycję kolejnego odcinka. A ja już lecę, bo tak gadam i gadam i gadam, a tutaj przecież odcinki same się nie zrobią. Trzymajcie się, cześć!